telling the truth, telling me lies. I can't handle it, you gotta decide. Give me a hug, give me a kiss. There's no way back, one time it started like this. When you touch my skin, a beautiful sin. This magic eyes I can only live in. Now this is the truth, just me and you. There's so many things Siemaneczko wszyscy ludzie, z tej strony Matinho i witajcie w pierwszym odcinku Counter-Strike Global Offensive z moimi widzami. Więc zobaczmy, dobra, jak się sprawdzimy. Tutaj oczywiście trochę inna mapa, bo oczywiście nie będziemy jakoś bawić się jednak w deathmatche, tylko bardziej coś dla lightu. Mamy tutaj bardzo fajną mapę, gdzie tylko i wyłącznie używamy scoutów oraz przy okazji mamy możliwość troszeczkę takiej grawitacji. No i pierwsza runda już dla nas. No, troszeczkę skromnie, co prawda, jeżeli chodzi o ilość osób, które tutaj jest. Na początku już troszeczkę było trochę więcej osób, ale niestety przez wgląd na czas troszeczkę się poskomplikowało. No, pierwszy musi być jakiś odcinek, więc wydaje mi się, że taki powinien wystarczyć. O, tutaj kogoś ładnie trafiłem, ale chyba najwyraźniej Piotrek coś nie radzi sobie. Dość dziwna sprawa. Oj, kolejna runda. Troszeczkę łatwo nam idzie. Nie wiem, czy coś u niego są jakieś problemy, czy ciężko stwierdzić. Oczywiście to widzicie, to jest na razie na luzie. Potem będą odcinki z bardziej konkretniejszych gierek. Już takich normalnych. O kurde, tutaj ładnie oberwałem. Spróbujemy troszeczkę. O kurde, tu miał być head, ale chyba nie wyszło. No, trochę tutaj widzę awków. Też przy okazji, no dziwna sprawa. O, tutaj chyba ktoś strzelał. A dobra, to już wydawało mi się. Nie, dobra, jest w porządku. Tylko gdzie jest ten ostatni? To mnie zastanawia. Gdzie jest ostatni przeciwnik? O, tutaj już widzę. O, tutaj oberwał. O, cholera. A, jest! Trafiłem! Haha! Uhu! Sukces! O to chodziło. 3-0. Jeszcze na dodatek mamy awka. Trollolol. F1? No dobra. Skoro chcę wyjść, to nie ma problemu. O kurde, ktoś tutaj za mną zginął. O, damn! No a skoro tak prosili, no to nie ma problemu, no. Poza tym chyba nie z... chyba nic złego w takim wypadku, mam nadzieję. No a dobra. Wróćmy troszeczkę do luźnej tutaj naszej giereczki. Przy okazji zobaczycie moją pracę ze scoutem. Co prawda to nie jest jakaś moja jedna z ulubionych broni. Szczerze, ja zazwyczaj używam AWP niż scouta, ale jeżeli się do niego przywyknę, to myślę, że damy sobie radę. Gdzieś tu chyba widziałem kogoś. O kurde, to już mi się wyszło. Czy to jest 1v1? Już jeszcze nie. Gdzie jest przeciwnik? Jest. No i gwint. A dobra, już widzę na radarze. Gdzieś tutaj powinien się kręcić. I gdzie on jest? Tu! Kurde! Fucking. No, spodziewałem się. A, szybszy był Kubon, kurde. No już się tak bardzo skupiałem, no ale niestety nie wyszło. Teraz, nie, troszeczkę jestem za daleko od tamtego miejsca, bo chciałem tak śmiesznie tutaj... O Boże, co tam w tamtym pokoju się dzieje, o Boże. Nie chcecie nawet wiedzieć. Kurde, zaraz się zemszczę. O, jeszcze trafiłem, what the fuck? Jakimś cudem.
Gdzie jest... O, tu był ktoś. Ktoś tu był. Gdzieś ktoś tu był. Marcina, co? Trochę się zdziwiłem. Tak spoglądałem, co się dzieje, gdzie jest Marcin w końcu, ale... No ale jednak faktycznie zginął. Spróbujemy jeszcze raz to samo, mniej więcej. Ktoś on przeżył. O, tutaj chyba coś się szukuje. Kurde, to miał być head. To miał być head. Fuck. Powinienem stać w miejscu, ale to ma być dla formie zabawy, więc mam nadzieję, że to zrozumiecie. O, tu. Kurde, ale jesteś słaby. O, tutaj oberwał. No z dupy miał. No fuck. Jak się męczę, ja pindole. O Jezu, jeszcze ammo nie mam. Trzeba troszeczkę uzupełnić. Gdzie on jest? O cholera. Jest! Aha! Gin. Tylko gdzie jest ostatni? O, na radarze już widzę. Jest! Oj, Kubon! Oj! Oj. Ładnie. O Boże, to było piękne. Dobra, także... To była pierwsza, można powiedzieć, runda. Teraz spróbujemy troszeczkę tutaj w drugiej troszeczkę bardziej się obudzić i pokazać swojego skilla, jeżeli się uda. Oj, tutaj ktoś ładnie oberwał. Ale tutaj w czwórkę jesteśmy troszeczkę nierówno. Powinno być... Czekajcie. Jest 4-2, a powinno być 3-3. No i teraz powinno się zgadzać. No dobra. Także jedziemy. Spróbuję jeszcze raz przeskoczyć. A nie, to chyba nie za bardzo przeskoczyć. A nie, dobra, przeskoczę. Boże, myślałem, że... A ten piękny hedzik! O Boże! Oj, chyba... Oj, Marcin był lepszy. Ach. Jeszcze tak przy okazji, no powinienem od samego początku już to powiedzieć, a sami zauważyliście w naszym gronie tutaj grających jest właśnie Marcin Malczyński oraz Piotrek z ekipy Egg War Studio. Powiem jeszcze ich kojarzyć, dużo o nich mówiłem. O, tutaj kogoś widziałem. O cholera. Aż ty kurde, idź to Marcin! Fucking hell! Spodziewałem się trochę, że trafię, ale jednak nie. A to jest koso leatał, kurde, nie wiem, na cholerę. Czekaj, czy dostanie koso od Kubona. Nie, od Kubona, tylko od tego! Od kogo właśnie? Zaraz się dowiemy. No, od Skubanego, Skubany. O, i to będzie 1v1. Tylko, że niestety nie dałem się końcu, ale tu Marcin to był. No i mamy kolejną rundę. Więc na razie jest w porządku. 3-0. Nie wiem, już nie do końca pamiętam. Tutaj jest rund. Spróbuję chyba pójść mniej więcej w tą stronę. Oj, tu widziałem kogoś. Tu. Ktoś tu się kręcił. Tu. O cholera. Nawet nie przymierzyłem, fuck! Nawet nic nie trafiłem. Oj, chyba to będzie runda dla... TT. No i tak jest. Antyterroryści zdobyli pierwszą rundę. No i w takim wypadku musimy troszeczkę teraz się zmobilizować. Co nie, Kubon? No. Dobra, idziemy teraz. Spróbujemy tutaj jakoś wygarnąć fragi. No żeby... Tak, dobra. O, dame, o, dame. O! O! Jest! Kurde, jak ja to zrobiłem? What the fuck? O kurde, to było takie w ostatniej chwili. Już myślałem, że nie trafię, ale jednak udało mi się. 4-1. No i mam nadzieję, że zaraz
gramy i skończymy przy okazji odcinek, bo nie chciałem, żeby był zbyt długi, bo jak na pierwszy odcinek z CS-a nie chciałem jakoś zbytnio szaleć. O kurde. Jak go nie zauważyłem. Fuck you, bitch! No, dawaj, pokaż się. O kurde, tu też ktoś go załatwił. Kubon. Gdzie jest... O kurde, nawet nie usłyszałem! What the fuck? Ale nas zaorał. O kurde. Musiał być za plecy w takim wypadku. No ale dobra, 4-2. Jeszcze mają szanse chyba jakieś, żeby nas dogonić. No nie przeskoczę jednak tego, dziwo. No ale dobra. Ciekawe, gdzie oni mogą być. Przeskoczymy sobie tutaj. O, tu widziałem. O! Za plecy. Bez... O kurde, jeszcze ta kosa. Ojojoj. Marcin się tego nie spodziewał. Niestety Marcin się tego nie spodziewał. Oj, czyżby to będzie kolejna runda dla antyterrorystów, czy... Uważaj, ja leciu wallhacka, no. Prawy był, uważaj. Plecie. Uwaga. Jest. Kolejna runda dla antyterrorystów. Polecam słuchawki. No i zobaczymy. No, musimy się postarać, panowie. Musimy się postarać. Niestety nie będzie tego miejsca, co zazwyczaj. No kurde, będę próbował i próbował i tak gówno. Oj, tu widziałem kogoś. Na razie póki co... Mamy jedynego fraga. Gdzie są przeciwnicy? O, tu widziałem kogoś. Kurde, się musiałem... Jest, dobra, Jezu, troszeczkę długo to trzymałem, ale... Tu gdzieś jest. Tu już widzę. O! Oh yeah! Jesteście cheaterami! Jesteście cheaterami! Pozwolę, że ci coś... Proszę, jakie komentarze. Patrz, coś ci właśnie przytoczyłem. Dobra, jeszcze jedna runda, żeby nie było... Dobra. Dla pewności zagramy jeszcze jedną rundę i zakończymy pierwszy nasz odcineczek. No... Troszeczkę Friday jest. O kurde. Ktoś ma to, chodź tu. Jezu, ale kurde, obydwoje nie możemy trafić. Bez przymierzenia. No fucking hell. O Jezu, ktoś tu jeszcze na mnie celuje. Fuck. Ej, przecież widziałeś było, że trafiłem. Halo. Niesprawiedliwość, niesprawiedliwość. Oby zginęli w piekle, tyle mogę powiedzieć, ha, ha, ha. No dobra, 1-0 dla anty, więc teraz skupię się troszeczkę. Jest to miejsce? Nie. Dobra, przelecimy tak, gdzie zawsze. Fuck, no. W sumie wcale nie muszę... O! Kurde, czy oni w dwójkę już mnie biją? O Jezu, ale jestem kurde słaby! O Boże! A wcześniej to grałem dobrze, what the fuck? No ale dobra, jest... punkt dla nas. Ale kurde, ale ja słabo gram. Troszeczkę, no ale... Scout to nie jest moja ulubiona broń, od razu, tak jak już wcześniej mówię. To nie jest moja ulubiona broń. Może co prawda troszeczkę bym chciał się nauczyć od ziemniaka, bo on jest specem od AWP i Scouta. Och, kurde! Idź to, Peter. Ale wcześniej przynajmniej trochę się mogłem przygotować na zabicie tamtego gościa. Czyżby na kosy będą latać? Oj, już tutaj mam. No i czy będzie punkt dla... No jednak jeszcze nie i jest punkt dla antyterrorystów. 2-1. Aj, słabo, chłopaki, trzeba się zmobilizować.
gadżet. Może spróbujemy tym razem trochę inaczej. Wcześniej mi to wyszło, to może i tym razem się uda. Przejdziemy przez... Ja już odłożyłem. Teraz zobaczymy, czy nam się, czy mi się uda. Kurde, już przeleciał. Ale to jest dobre miejsce na kampę, zaraz zobaczycie. Fuck, nie wyszło. Poczekamy chwilę. Poczekamy. Oż kurde, musiał Kuba mnie znaleźć, co za... Nie chciałem nikogo obrazić. A już mi słówko już chciało wyjść, już chciało, ale już dobra. Byłoby troszeczkę zbyt... troszeczkę... niestosowne. Do tej całej sytuacji. 3-1 dla antyterrorystów. Kurde, ludzie! Dawać! Aż to napiszę. Dawać! Kurde, bo my jeszcze to przegramy. A nie chcę tego. Tutaj kogoś widziałem, tego, dlatego zejdziemy. Spróbujemy jeszcze raz to samo. Chyba, że kogoś wejdziemy z kosą. Może to będzie opcja. O-o. No, to nie jest już dobry pomysł. Gdzie on jest? Na radarze nie widzę. Z lewej widzę. Słyszałem, co słyszę raczej. A, to był mój. Dobra. Dwóch na jednego. Gdzie on jest? Gdzie on jest? O kurde! Tu jest! O! Kurde! Ale Kuba mnie dzisiaj trochę ciśnie. Niedobrze. A ten co to jest? Oj. No i to jest powrót. Trochę powrót, ale oby bardzo pozytywny. Oby. Dawać. Come on. Jak to nieraz czasami. O, tutaj widziałem kogoś. Spróbujemy jeszcze raz przez kokiem. Kurde. O! Dobra. Jest timing. Ale gdzie jest przeciwnik? Aj, trochę z... No widać, gdzie leci właśnie ten pocisk. O, dobra. 3-3. A, remis. Tak, ten pocisk został. Dobra, kochani, także dzięki wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał. Oby było trochę tych odcinków jak najwięcej. No i do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie, cześć! There's no way back, one time you stop.